Jezus skazany na śmierć, ten Wielki Piątek, wyrok wydany i to, co się później dzieje, co musi nie tylko, że przyjmuje wyrok śmierci, ale i jeszcze narzędzie, na którym ma być ta śmierć wykonana, musi wynieść na Golgotę, na górę kalwaryjską. O godzinie 15 Jezus, wisząc na krzyżu, wypowiada te ostatnie słowa: wykonało się, w ręce Twoje oddaję ducha mego, a równocześnie: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Odpuść im wszystkim. A na pewno i niesłychany nie tylko fizyczny ból Jezusa, ale i Jego duchowy, bo tłum stał, rzesza stała i przyglądała się, a bliscy stali z daleka. I to na pewno było takie bolesne i dla Jezusa, i jest to też i dla nas oskarżeniem, że my jako bliscy to Jezusa jeden raz stajemy, oddalamy się od Niego i stoimy nie blisko Jezusa, tylko daleko, swoim życiem, swoim zachowaniem, swoim postępowaniem. I tutaj ta znów największa miłość Jezusa, miłość miłosierna, to miłosierdzie, to ta godzina śmierci Jezusa na krzyżu. Wydawało się, że wszystko skończone, że przegrałeś. Szatan mógł powiedzieć: przegrałeś, zwyciężyliśmy, ale równocześnie i to, co się zwie od tego czasu, teraz i przeżywamy w piątki przede wszystkim, godzina 15 to godzina miłosierdzia Bożego. Szczególnie w piątek, a tak każdego dnia o godzinie 15 jest właśnie ta koronka do miłosierdzia Bożego, błaganie: miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata.